Prowadzi ta nawigacja. Najpierw jest szeroko, szeroko, a potem nagle wąsko, wąsko, coraz węziej. Nie wiem, jak to daleko. Dostaliśmy świętą wodę. Tutaj mam jakieś warzywko, które nawet nie wiem, co to jest. No widzisz, jak zwykle mówiłam, że zawsze nas poprowadzi ta nawigacja. Najpierw jest szeroko, szeroko, a potem nagle wąsko, wąsko, coraz węziej. Idziemy na styk. No. A ona jeszcze ci każe skręcić tu w lewo w bazar. Nie, no tu już w lewo na pewno nie skręcamy. Nie. No to nic. No. Ja bym nawet powiedziała, że tam nawet nie wiem, czy ja bym tam jechała prosto. Tam jadą auta. Jadą tam auta? No już teraz nie mam gdzie jechać. Możemy zawrócić. No to nie, pojedziemy tu w prawo. No. Nas poprowadzi inaczej. No właśnie, bo on tu pokazuje, żeby skręcił w prawo. Tak? No. Okej, okej. Oni nie będą się pchali równocześnie motorami, no to tak. Dobra, ja bym powiedziała na prawo. Nie tylko. No na lewo na pewno nie. Cicho bądź. Wyjdź mi trochę. Bela, piss off. I tu chyba... Co, kable, tak? Dobra, gdzie? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, spytaj się ich. Prosto on mówi. Prosto? Okej. Okay. No, ja widzę, że tam przed nami jeszcze jest też wąsko. Nie wiem, czy przyjedziemy. Poczekaj, chyba zaraz wyjdę i ci powiem. I ci popatrz na dobra, kable. Dobra. Niedźwiedź poszedł zobaczyć, czy przejedziemy. Bo tam teoretycznie tu wygląda, że przejedziemy. Tutaj mamy plecy. Cicho, Bel. Nie. No, he went to see if we can go. Nie? Szybko jeszcze zdjęcia. Ja. No, dobrze, jedziemy. Taki chłopaczek tutaj tą jedną rikszą nam cały czas właśnie pokazywał i pomógł nam, dzięki. I pomógł nam wyjechać z tego gąszczu. No nic. Już najgorsze za nami. Dojechaliśmy do głównej drogi. Dobra, i teraz co? No w lewo pokazywał. No vanem to by tu nie pojechał, ci powiem. No vanem, no myślę... Nie, bo jest za długi. Myślę, że każdy, kto jest vanem, to nie wjeżdża w miasto, tylko by zostawił gdzieś na obrzeżach, a my wiemy, że damy radę, to wjeżdżamy. Długim vanem by już tu nie wjechał. Po
końcu żeśmy stwierdzili, że zostawimy samochód i idziemy z buta. Nie wiem jak to daleko, gdzieś tam. Zobaczcie jaki piękny budynek. No naprawdę, no wiadomo, że w opłakanym stanie, ale piękne są te niektóre budynki tutaj. Kolejny przepiękny budynek. Może niewiele widać, no pogoda nie jest, nie sprzyja fotografom, o tak bym powiedziała. Ale tak naprawdę super jest. Wow. Spotykamy bardzo dużo piesków. Muszę wam powiedzieć, że mimo, że wygląda to strasznie, ale generalnie no, nie są zabiedzone. No. Poza tym, że dzisiaj jest im bardzo zimno. Na boso. No co ja mam buty ściągać? Nie wiem. Czy my mamy ściągać buty? No to w razie czego będziemy w skarpetkach. Nie wiemy, czy my też powinniśmy ściągać buty? I don't know. Może lepiej nie chodź po tym dywanie, tylko chodźmy nie po dywanie. Słuchajcie, musimy ściągnąć buty i wszystko, skarpetki, bo tam trzeba przejść przez taką wodę i musimy po prostu być, no mieć gołe nogi. O wow! It's warm! It's warm water apparently. Aha. Okej. Okay. Okej, ściągaj. Tak? Dobra, dawaj, ściągam. Okej, okay. Okay. No to chodź, już tam pójdzie. Wchodzimy właśnie do najbardziej świętego miejsca Sikhów, religii powstałej w XV wieku w prowincji Punjab. Legendarna Złota Świątynia, czyli Darbar Sahib, w tłumaczeniu znaczy Dwór Pana. Przydomek złota zyskała za sprawą pozłacanej blachy, którą została pokryta w 1803 roku. Był to dar Maharadży Ranjita Singha, który zapragnął, aby świątynia już z daleka zachwycała wszystkich złotym blaskiem i trzeba mu przyznać, że osiągnął w ten sposób niezwykły efekt. Sikhowie wierzą w wszechobecnego Boga, wobec którego wszyscy są równi, dlatego w tej świątyni, jak i w całej prowincji Punjab, każdy, bez względu na pochodzenie i wyznawaną religię, jest mile widziany. To właśnie tu każdy wędrowiec zostanie obdarowany bezpłatnym posiłkiem. W świątyni jest langar, czyli wspólna kuchnia, która codziennie żywi nawet 40 tysięcy osób. Ok, thank you. Dostaliśmy świętą wodę. Mam nadzieję, że mnie uzdrowi. Langar to nie tylko wyraz gościnności, ale również realizacja idei równości, wspierania i braterstwa wśród ludzi, które są fundamentalnymi zasadami sikhizmu. Na całym świecie żyje około 27 milionów wyznawców tej religii, a najbardziej rozpoznawalnym elementem stroju sikhów są barwne turbany noszone na głowach przez mężczyzn. Od samego początku wielu Sikhów marzyło o własnym państwie i oddzieleniu się od Indii. Podjęto wiele prób i niestety były krwawe.
Ofiarą padła m.in. premier Indira Gandhi. Były też ofiary wśród ludzi. Tu, w tej świątyni właśnie, zginęło wtedy ponad 40 osób. Skupmy się jednak na świątyni. Jak widzicie, została zbudowana na niewielkiej wysepce na jeziorze Amritsarovar, zwanym także Jeziorem Nieśmiertelności. Woda symbolizuje czystość i duchowe odrodzenie, dlatego uważana jest za świętą i mającą zdolności uzdrawiania. Wielu Sikhów pielgrzymuje do Złotej Świątyni właśnie po to, aby omyć się w tej wodzie, mając nadzieję na pozbycie się dolegliwości ciała i duszy. Zachwycająca architektura świątyni łączy elementy hinduskie i islamskie, co ma pokazywać otwartość i tolerancję Sikhów wobec wszystkich innych religii. Cztery wyjścia z głównego budynku na każdą stronę świata symbolizują zaproszenie dla każdego, niezależnie od rasy, płci czy wyznania. W życiu tak w nogi nie zmarzłem jak dzisiaj. Niedźwiedź jest bardzo szczęśliwy. Najbardziej podobała mu się ta część chodzenia na boso w zimie. Po marmurze. Po marmurze. Zresztą. No nie, fajnie było. No. Dobra, mam nadzieję, że bez problemu znajdziemy samochód. Pięknie pan tam robi. Przyszliśmy zjeść dzisiaj do takiej tradycyjnej restauracji i pokażę może jak tu wyglądają ceny, a potem jak nam przyniosą jedzenie, to pokażę też co żeśmy zamówili. Nie do końca jesteśmy pewni, chociaż przyszedł tutaj taki, na mnie przyszło dwóch takich chłopaczków, co się przerazili jak zaczęliśmy do nich mówić i przyszedł jakiś menedżer czy ktoś, kto nawet dobrze mówił po angielsku i mógł nam wytłumaczyć co jest co. Tutaj mamy różne startery i jak widzicie ceny się zaczynają od 270, jakby 100 rupii to jest około 5 zł. Tak więc ja sobie zamówiłam veg platę, gdzie on mi wytłumaczył, tu są różne te pozycje razem, po troszku. Tak zrozumiałam. Tutaj są inne, ojejku, jak mi tutaj, o, już lepiej. Tutaj jak widzicie, tutaj też jest napisane starter, ale są w dwóch rozmiarach i ten mniejszy to jest faktycznie jak starter, a te drugie to już są dania mięsne, ale to oczywiście jest większa porcja. Tutaj też jak mają jakieś chińskie przysmaki i jak lecimy dalej, to są główne dania wegetariańskie, które się zaczynają od 120 rupii, czyli od powiedzmy 6 zł do 380, widzę chyba najdroższa rzecz. I mięsne dania i ceny tutaj zaczynają się od chyba mniej więcej od 300 rupii, czyli jakby od 15 zł w górę. No to jest, proszę bardzo, moja uczta wegetariańska, niedźwiedź jeszcze chwilę czeka. Tak więc mam tutaj różne kawałeczki różnych rzeczy, w różny sposób zrobione. Najpierw tutaj popróbowałam takie jakby, uwaga, surweczki. O jejku, uwaga. Bardzo dobra, surówka ze śmietaną. Tutaj mam jakieś warzywko, które nawet nie wiem co to jest. Smakuje jak kurczak, ale mniemam, że to nie jest kurczak, bo miało być danie wegetariańskie. Mam jakieś takie fajne pieczarki. Bardzo dobre, ale to są mocne. Tak więc zagryzam chlebkiem.
Zobaczcie, jaki piękny budynek. No naprawdę, no wiadomo, że w opłakanym stanie, ale piękne są te niektóre budynki tutaj. I kupa. O, jest pierwsza święta krowa. W śmieciach. O, tu. Dwie. Cicho. Święta krowa jest, nie wolno na nią szczekać. No dobra, niech nam da cokolwiek jak leci. Na wyjściu mi zwrócono uwagę, że nie wolno robić zdjęć i filmów, a wszyscy napieprzają tutaj te zdjęcia, że naprawdę na potęgę. Poza tam w środku, nie? Na